Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Drodzy Państwo, dzisiaj CX-5 Mazda. Japoński samochód 2013 roku? Przełomu, dlatego że w Japonii troszeczkę inaczej lata się liczy. Od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013, to właśnie w tym okresie ten samochód został uznany za najlepszy samochód na wyspach. Dokładnie przyjrzą temu, co dzieje się na ulicach. Mazda trójki, jak grzyby po deszczu. Mazda szóstki, wyraziste, wielkie, drapieżne są. Mazda MX-5 też, te mniejsze, sportowe CX-5 też sportowe. Ale coraz więcej jest tych samochodów, a my postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego, i chyba już wiemy. Wiesz? Tak, no bo to jest dobry samochód. To jest kompaktowy SUV, który ma dobry silnik, bardzo dobry silnik, tak chyba powinien być. Oczywiście, że tak. To jest nowoczesny silnik dwulitrowy, 160-konny, a spala 8-9 litrów benzyny na 100 km, przyspieszenie do setki 9 sekund. Ja wiem, to może nie najważniejsze, ale dla bezpieczeństwa czasami się przydaje. Tyle to spalały silniki 1.6 starego. Jeszcze powiedzmy, że to jest ładny samochód, bo ta stylistyka utrzymana pod hasłem KODO, czyli dusza ruchu, zastosowana już chociażby w trójce i w innych modelach, to sprawia, że samochód jest ładny i może się podobać. Ja myślę, na przykład, że bardzo się to podoba. Jest złe słowo, ładny, bo on wygląda bardzo drapieżnie z przodu, bardzo muskularnie, ale też bardzo pewnie i bezpiecznie. Jest jedną wielką, zwartą bryłą, co widać z zewnątrz, czego Państwu w tym momencie nie pokażemy, ale od środka. No właśnie, bo ja już pokazuję od środka już tutaj. Kierownica, dokładnie jak w Mazdzie trójce. Mam nadzieję, że nie skłamię, ale kamerki. Jest niewielka, kompaktowa, genialnie trzyma się w dłoniach. Wskaźniki też nie są za duże, ale no, powiedzie się o nich, że zaciągają taniością byłoby absolutnym grzechem. Wszystko tak przejrzyste, jeśli chodzi o wykończenie, to jest, drodzy Państwo, tutaj nic nie można zarzucić temu wnętrzu, bo auto jest wykończone bardzo dobrze. Jeśli chodzi o przejrzystość tutaj przełączników, to też wszystko jest klarowne. My akurat mamy wersję, która jest doposażona w, chociażby w nawigację. No i wiele takich systemów, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Tak jest, pokazują, że zjechaliśmy z pasa, potrzebuje chwilę, żeby się aktywować, ale system monitorowania tego, co dzieje się z tyłu pojazdu, system aktywnego tempomatu, który zwalnia pojazd nasz, jeżeli zbyt szybko zbliżamy się do przeciwnika, unika w ten sposób także kolizji. No to jest też ten wymiar nowoczesności we wnętrzu Mazda. Jednocześnie ja nie czuję się tutaj jak w statku kosmicznym. Ten samochód nawiązuje do bardzo dobrych wzorców, prowadzi się bardzo pewnie, a jednocześnie ma subtelnie zainstalowaną tą całą elektronikę, która czuwa nad moim bezpieczeństwem. Panie Sebastianie, zbliżenie, tak. Bo Pan cały czas mówi, to jest taki monolog no człowieka, który jest po prostu zachwycony, ale może delikatnie ujmując, jest pod wrażeniem tego akurat samochodu. Ale nie jestem sam, jak wiesz, bo tych, którzy czekają na Mazda, jest sporo, bo na taki samochód trzeba poczekać kilka miesięcy, tak? Co najmniej. No bo on płynie z Japonii, bo on jest tam produkowany i rzeczywiście ta rosnąca sprzedaż modeli w Polsce łączy się z tym, że czasami może troszeczkę trzeba dłużej poczekać. Ten samochód waży 1500 kg, tyle co kiedyś ważyły kompakty. To też jest jego ogromna zaleta i to też powoduje, że jest tak bardzo dynamiczny i tak bardzo dobrze i lekko to czuć, to naprawdę czuć, że się lekko prowadzi. CX-5 Mazda. Proszę przetestować. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.